Cześć wszystkim, Maciej na nadawaniu. Jestem dzisiaj na łączce. Stwierdziłem sobie, że ją dokończę. Pochodzę sobie tutaj. Tutaj ptaszki ładnie śpiewają, nie kurzy się. Fanty wyskakiwały. Dzisiaj jest piękna pogoda. Lepiej tutaj jest chodzić. A tam jest to pole, co wyskakiwało, te sreberka, te grosze poznańskie, grosz z południowych. No i tamte inne szmelce nazistowskie. No tutaj tak pięknie dookoła. Pola coraz więcej obsiane rośnie na nich. Ale dobrze, że teraz żniwa szybko przyjdą w sierpniu i będzie można sobie polatać. No, muszę sobie trochę odpocząć, bo musiałem iść naokoło. Tak jak mówiłem, pola są obsiane, tam rzepaki już są wysoko, nie mogę sobie iść na szagę, na skróty. No i musiałem nadłożyć 3 km z papcia. Ale co tam. Dobra, chwila odpoczynku i lecimy z tym koksem. Gdzie widzisz zająca? Prawie na niego wszedłem. Tak siedział skubany. Spod nóg mi uciekł. W ogóle go nie widziałem. Więc teraz siedzi przysunięty. Przed chwilą był na tylnych łapach i wypatrywał do przodu. Patrzył. Nie wiem, w aparacie nawet go nie widzę. Powiększyłem maksymalnie. Nie wiem, czy będziecie go widzieć. Siedzi, nasłuchuje. Trzecie przejście. Zaczynamy PRL-kiem. 20 groszy aluminium. Jaka data? 1949 rok. Pierwsze lody przełamane. Teraz może być tylko lepiej. No chyba, że Adolf wpadnie. Dobra, lecę dalej. Kolejny leśrajek. Kolejny pieniążek. 50 groszy. PRL. Nie pamiętam, to był miedzionikiel. Coś w tym stylu. 1949 rok. Rzeczpospolita Polska. Słoneczko ładnie grzeje. Jestem sobie w krótkim rękawku. Sobie lato. Lato pełną gębą. Lecę dalej. Kilka kroków od 50 groszy PRL. Mamy kolejnego pieniądza. Będzie to 10 fenigów cesarstwo. Moneta cynkowa. Tak mi się wydaje, że 1917-18 rok, coś w ten deseń. Już kurde, szkopom zaczynało brakować materiału i zaczęli z bieda i zola czepać monety. Z tyłu namiastka orła cesarskiego. Można sobie tylko pobudzić wyobraźnię i wyobrazić, jak on wygląda. Albo poszukać w internecie. No ale coś zaczyna się dziać. Przerwane jedzonko. A nie mówiłem wam, ostatnio kurde spotkała mnie wielka przykrość. Rozwaliłem sobie cewkę. Garecik dostał nowego bambosza. Tak to wygląda. Jak mi kurde wykrywacz umrze, to w najbliższym czasie nie będzie filmików. Nie mam za co sobie kupić nowego. Zbieram i uzbierać nie mogę. No, z filmów, które na tubie ostatnio wystawiłem, to z Bracholem zarobiliśmy $7.34. To sami sobie możecie porachować, ile mi brakuje jeszcze. No ale w każdym razie ładnie się spisuje, niczym nie przeszkadza, trzyma się. No
mniejszy. Jestem taki Adam Słodowy. Zrób to sam. O, skowronek leci. Przed chwilą tutaj przyjechali samochodami nad stawek. Nie wiem, na ryby chcieli czy co. Zobaczyli mnie i co, przestraszyli się. Nic. Pięknie jest dzisiaj. Dobra, jeszcze chwilę odpoczynku, idę dalej. Jak tutaj skończę tą łączkę, to pójdę na ten niższy level. On co prawda zawsze jest zalany wodą, ale może wcześniej też kiedyś było tutaj sucho i ludzie coś nagubili. Dobra, nie przynudzam do jakiegoś sygnału. Po jedzonku wyskoczyła plomba PKP w... nie wiem, nie mam pojęcia, w coś tam UB. Z drugiej strony tylko dwójeczka jest widoczna. Dobra, lecę dalej. Widzicie to? Bez kopania na wierzchu. Aluminiowy widelec, Lefana widelec z kolonii mojego dzieciństwa. Dobra. Za chwilę będziemy mogli uznać, że łączkę przyszedłem w całości. Jeszcze trochę, nie wiem. Potem się przeniosę tam, gdzie mówiłem. Na ten niższy level. W końcu trafiłem moje maleństwo. Mamy boratyneczkę. Głowę Jana Kazimierza ładnie widać. Z drugiej strony jest to boratynka koronna. 1663 rok. Elegancko. W końcu wychodziłem. No, a tu, za tym lasem jest łąka. Tutaj jest to pole, na którym w tym roku już byłem 3 razy. Po tej części jeszcze nigdy nie chodziłem. I tam dalej, co jest tak zieleń, taka bardziej jaskrawa, taka bardziej żywa, to tutaj jeszcze po tych terenach nie chodziłem. Elegancko! Teraz to ja sobie mogę za chwilę kończyć chodzenie. Zbliża się godzina 15. 4 godziny spacerowania. Fancior wyszedł w końcu, stary na koniec. Jeszcze trochę KM-ów przede mną jest, nie wiem, z 5. No, a tam dalej areał jest do chodzenia. Dobra, lecę dalej. Już wracam. Tam nic więcej nie wychodziło, oprócz tamtej boratynki. Zero sygnałów. A tu widzicie? Co mamy? Słońce daje. Dobra, wyciągam tam, nie bawię się. Chyba PRL-ek. PRL-ek. Data. Chyba 1949 rok, pewno 50 groszy będzie, takie jak wcześniej znalazłem. No, 50 groszy, miedzionikiel. No i jeszcze monetka wpadła, elegancko. Dobra, teraz mam do przejścia tą łąkę.
łąkę z potopu i potem na wędkę dookoła, żeby się dostać do punktu startowego. Dobra, lecę. Jak mówiłem, jestem już na powrocie. A pamiętacie, jak znalazłem tutaj najpierw klapkę od zegarka, a potem inny zegarek? To był jakiś taki, mówiłem, prognostyk, czy ja, aby nie znaleźć całego zegarka. No i patrzcie. Mój pierwszy zegarek kieszonkowy, jeżeli to można tak nazwać. Wskazówek nie ma, cyferblat bez cyferek, liczb, zegarek sponiewierany. Nawet srebrny nie był, tylko posrebrany, ale mój pierwszy kręcił i jest. Ale powiem wam, że sporą wagę ma, słuszną ma wagę. Nie wiem, ile waży, nie mam pojęcia, ale tutaj już nie raz dostał, tu dostał ode mnie. Fajna znajdźka, szkoda, że w takim stanie, ale trafił się. No i tutaj oczywiście szedłem już, czyli łąka na pewno nie jest przeszukana, ale jest masakrycznie do kopania. Jest tak sucho tutaj od czasu, jak koronawirus zawitał w Polsce i zaczęły się te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, to w moim rejonie padało raz z niedzieli na poniedziałek śmigus dyngus. To przez ten cały okres, nie wiem kiedy tam to się zaczęło, na początku marca, 3-4 marca, coś w tym stylu, nie? Dobrze mówię? No to padało raz. Ziemia jest jak beton. Porównywalnie kopie się tak jak zimą, jak ziemia jest zmrożona. Dobra, będę kończył. Dzisiaj super sobie pochodziłem. Cały dzień, można powiedzieć, na dworze. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci. Ale był taki moment, że chodziłem w kurtce. Musiałem zakładać kurtkę, ściągać. Tak było nieprzyjemnie, ale teraz jest dosłownie gorąco. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Dzięki za suby, dzięki za komentarze. Fajnie, że jesteście. Elegancko jest. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmie. Ostatnio pokazywała taka laska w Kanadzie, zajmuje się lisami, tam uratowała lisy. To dosłownie lis płacze jak małe dziecko, albo się śmieje tak dziwacznie, domagał się głaskania. Ty na coś się czai tam. Bez ruchu. To były też te zające. Nie wiem, na zające może się czuję.